dziś czeka Azoty Puławy, a na co obecnie stać gospodarzy na mecz 12 serii PGNiG Superligi? Sandra Spa, Pogoń Szczecin kontra Azoty Puławy. Zaprasza Iwona Niedźwiedź. Andrzej Akimienko na obrocie. Dawid Dawydzik. Puławianie już w akcji i rozpoczynają ten mecz od bramki. Łukasz Gierak oczywiście, to nie powinno być niespodzianką, po bokach ma Krupę. Wyprowadzony Arek Bosse, on się zmienia z Wąsowskim do obrony i atakuje już Krupa. Gierak znalazł tam miejsce i bardzo sprytnie między Dawydzikiem a Jureckim i tracą piłkę portowcy. A Michał Jurecki wykorzystuje lukę między drugim a trzecim obrońcą. Jeszcze w przewadze Azoty, kapitalnie Jurecki. Rybski, ładnie, indywidualnie. Matuszak do Rybskiego. A Rybski do Fedeńczaka. I to jest fajna zespołowa akcja portowców, zakończona bramką numer 8. Niedługo się jednak portowcy cieszyli z tego trafienia. Ładnie zabrał tam Wąsowskiego i dzięki temu Michał Szyba podsiadło do Szyby. Sporo też miejsca miał Andrzej Akimienko. 4 minuty do końca pierwszej połowy i z bramką Rybski do Matuszaka. Nabiega tam mocno Krupa do Zaręby. Rybsk kapitalnie oszukał wracającego Rafała Przybylskiego. Słoweniec Andrasz Welkawr cały czas na pozycji środkowego rozgrywającego. Jurecki kapitalnie teraz do Andrija Akimienki. Welkawr. Przybylski w górę pewnie. Rybski już wracają na swoje pozycje rozgrywające. Zaręba wyszedł w górę, a Piotrek Rybski sprytnie. Jurecki szukał Bosego sam do końca. Jurecki, ależ kapitalny. Gierak wyprowadza Rybski Arkadiusza Bosego. Gierak sam w górę. W końcu Przybylski sam, ależ w prosty sposób. Szukał teraz Przybylski Łukasza Gieraka. Gierak, Matuszak. Udało się teraz zaskoczyć Bogdanowa. Teraz z pewnością dobry fragment w defensywie. Sandry Spa, ależ kapitalnie teraz. A Azoty już w ataku pozycyjnym. Welkawr, Gierak do Matuszaka, wyszedł w górę wysoko rozgrywający i skutecznie dobija to wszystko Dawid Krysiak. Cały czas spora przewaga Azotów i bezpieczne kontynuowanie, spokojne kontynuowanie tego spotkania. Przybylski teraz, no i oczywiście na linii 7 metrów cały czas Piotrek Rybski. Tych rzutów karnych Sandra Spa w tym spotkaniu miała dużo więcej na początku tego spotkania, a zatem bez niespodzianki 22-33 kończy się to spotkanie. Ja z tego miejsca zapraszam Państwa bardzo serdecznie na inne nasze spotkania za dzisiaj. Bardzo dziękuję. Iwona Niedźwiedź życzy Państwu miłej niedzieli, końcówki niedzieli. Do usłyszenia.